witam serdecznie, mój ostatni pobyt na Filipinach. It's my last day in Philippines. I tell you, kończę mój pobyt tutaj, już jutro wyjazd, także pokazuję, gdzie się dobrze czuję. Tu jest mój świat, tu jest tu, zobaczcie to. Polecim ludziom, cukrzyca, mają tutaj po 200 poziom cukru. Tylko zupa tego, razem z peskami, na samej wodzie, tylko warzywna, żadnego mięsa, żadnego cukru, żadnych rzeczy. Cukier spadł na 80. Polecam wszystkim tym, którzy zastosowali rewelację. No do moich zup raczej nie stosuję eggplant, a więc znacie to, a więc to jest dużo wsiankowy, ale z tego nie stosuję do moich zup. Stosuję do moich zup okrę, podstawa mojego wyżywienia, okra, kolagen, witamina B1, B6, tylko na wodzie zupy. Uczę ich, podziwiano. Jak się nazywa, what is name? Cigarellia. Cigarellia, bardzo dobrze. Opisałem w mojej książce, co to robi, jak to wpływa na organizm. Cudowne rzeczy. No i oczywiście, tu jest mała ampalaya. To jest small, nie ampalaya. The same. To jest duża ampalaya. To jest na cukrzycę, powiedzmy. Naprawia całą wszystkie. Jedzone z peskami. No i pomidory, kupię dzisiaj do sałatki. Zasypiemy pomidory z zieloną. Zielony mango, witamina C najbardziej na świecie przystaje. Pokazuję tutaj jeszcze raz, udowadniam, jak mój organizm działa. To jeszcze raz oznacza, to jest moje życie. 30 dni byłem na głodówce, kto nie słyszał. 10 dni jem tylko zupę na wodzie. Uczę tu dzisiaj, czy powiedzieć takie życie. Ci, co zjedli, przyszło do mnie 100 pacjentów. Rozchodzi się mama, facet żyje bez klimy, bez wentylatora i nie poce się. Po szulce chodzę cały dzień, ja mu oszczędzam na prądzie. Nie używam air condition. Nie używam żadnych wentylatorów, które by chłodziły powietrze. Moje ciało się nie spoczyło. Mam tylko olej kokosowy na twarzy, bo się opalam. Opalam się po 6 godzin. Oni chodzą pod parasolami, nie wyjdą na słońce. Chorują, wszyscy się pocą. Jeśli ktoś mi powie, oświeci mnie, że jak może być zdrowy organizm, żyją w Azji i się non stop pocą. Leje się z nich cały czas pot. Pytam się, no wasze ciało jest chore. Wasze ciało podpowiada wam, co macie zrobić. Oni nadal jedzą to mięso, bo tak chcą. Bo go lubią, cały świat choruje, niszczą środowisko, zabijają miliony zwierząt po to, żeby nakarmić te człowiek pełne, gdzie organizm nie potrzebuje w temperaturze 40 stopni. Nie obrażając się naszych powiat, tam śmieje również dieta na jajka. Bo nie da się żyć na minus 20 stopni, tylko i wyłącznie na taki okrzej, na taki czas. To zupy pokazuję, składają się, kupuję ten na metry, to rewelacyjny środek, fasola na metry. I tak żyje się tutaj. Organicznie tutaj mają imbir, rewelacja, organiczną kurkumę. Wszystko tu jest na miejscu hodowane. Nie jest to żaden GMO. Piję wodę z kokosa i nie poczę się. To jest oszczędny czas dla mnie. I pieniądze, żyję za 5 złotych dziennie. Bo ta zupa kosztuje, nie to kosztuje tutaj 3 złote, jak sobie widzowie. A więc tak ja żyję tutaj tanio. Nie musiałem wydać na elektrycznie, na pranie, koszulka cały czas pachnie, zaznaczam. Nie muszę się nawet kąpać, bo się nie poszło. A więc po co się kąpać, jak ja się nie poszło. Także tak podkreślam to, te zupy podpisuję dwoma rękami. Idziemy do notarisza, tutaj powiedziałem, każdemu, to 3 dni w tym to spada ciśnienie, to ma ciśnienie, wiesz się, normuje się za 100, przestanie iść tą sól, pewnie się obrazi milion wykładowców, jaka to sól bawienna. Sól była i będzie trucizną. Żyją tutaj z te dziadki 70 lat, wszyscy chorują na nerki. Nerki mają białko moc, mają 4 gramy białka, 3 kreatyniny, nadają się do dializy, ale nadal pierdalają tą sól. Sól jest potrzebna odrobina, tak jak ja to dodaję do zupy. Sól jest we wszystkich pokarmach jako konserwę. Dodatkowo można sól. Ja całe życie zjadłem kilogram soli. Oczywiście niekorzyścią wtedy może wystąpić zgada, bo uzupełnia wtedy sól. Ale chronisz nerki, coś za coś. Nikt nie mówi do końca. Wszyscy pierdolą, że jest jej sól. Tylko, że jak masz chore nerki, po prostu szybko zejdziesz z tego świata. Chore nerki nie akceptują soli. Nerki pompują 10 litrów na dobę, oczyszczają organizm toksyn. Sól zabezpiecza, nie pocisz się, a więc ja nie jedząc soli, nie pocę się. Dziwią się, faceta przychodzą mnie oglądać, dotykać, macają koszulkę, że ja ją nie prałem cały dzień. I jest cały czas czysta, bo wisi jak na wizji. Nie mam żadnych pod pachami, nie pocę się w tym kraju. Teraz tu jest 36 stopni. Na hali jest ponad 40, nie ma na mnie grama poli. To co wam pokazuje, obrażajcie się, czy chcecie, śpijcie, co chcecie. Ja tak żyję i pokazuję tutaj, was się przeniosę, bo w kraju tym moim zimnym nie mogę żyć, bo mam 9 stopni pokoju. Nawet muszę ciągle jeść, żeby uzupełniać mnie. Pozdrawiam was wszystkich, kupuję nową, zaraz sałatkę robię z tego, kupuję na dzisiaj nową zupę. Znowu będę uczył Filipińczyków. Przychodzi coraz więcej schorowanych. I mówią, że cały czas biorą tabletki. Tabletka im pomaga na cukrzycę, diabetes, uszkadza i inne rzeczy. Ich farma się ustawiła, jak pod prądem, jak ryba z siecią i no wyłapują.
Big Pharma się cieszy, że głupi naród wpierdala to mięso. W tej temperaturze nie je się mięsa i wystarczy żyć tak jak ja. I wydać 5 zł, a nie wydać pieniądze na proszek, na pranie, herbatyczny. Są bardzo bogaci, bo żyją bardzo proszę. To jest to, co ja zauważyłem, że oni posiadają, że ja takie zupy mogę jeść. Oni mówią, nie mają siły, śpią, to zmęczeni. Ja pytam, no to czemu nie macie siły? Czemu śpicie powiedzmy? Czemu ledwo chodzicie i pociszycie jak szczury? Tak jest nikto, organizm się broni. Oni dalej jedzą tą sól, dalej jedzą to mięso. Pozdrawiam, to jest mój świat. Idę zaraz kupić zęby i zaraz pokażę wam, jak jadam kolejną sól. Nie tam wielu zemdleje, mnie to nie interesuje. Będzie jedzą ten puszczy, to mięso, tą patinę. No wiadomo, muszą w innym kraju. Tutaj nie je się mięso. Pozdrawiam. I to jest recepta dla całej Azji. Jak ją wyleczyć wszystkich chorób, żeby nie jeść tabletek. Na razie jedzą po jednej, bo ich mięso są takie drogie. Kupują jedną, przychodzą do domu, kupić drugą, jak ładnie. Oczywiście panu papierowi kupiłem emeryturę. I tak żyją. Pozdrawiam. I tak ja żyję. Serce banana. Robimy placki. Do tego oczywiście parę ziemniaków tutaj damy. O, ziemniaki nasze słodkie, bo nie mam mąki z tej ziemniaczanej, a więc daję parę ziemniaków, żeby się to mi trzymało razem. Dajemy mąkę z tej tapioki. Odrobinę mąki z tapioki, a więc nie ma glutenu, gluten free. Ona już to ściera na ścierce. Zaraz będę robił ziemniaki, dodajemy. Do tego oczywiście jajka. Mieszamy to wszystko. I tutaj naturalny, what is name, Filipino? Tamaryn. Tamaryn. Campalo. Tamaryn, naturalna sól. Dajemy również do placków naturalny sól. Oczywiście oni muszą to dosłodzić, dosolić, bo oni nie będą jeść takiej formy jak jajem. Dajemy odrobinę soli. Smażymy takie placki. Pierwszy raz po wodówce. Dajemy do tego dwa jajka z takimi wspaniałymi minkami bez glutenu. I oczywiście parę ziemniaków, bo nie ma mąki ziemniaczanej. I zaraz pokażę do sałatki. Kupiłem olej virgin. Będziemy dawać do tej sałatki. Już dam. I dajemy olej virgin. Najlepszy olej jaki świata tu był do kupienia, zobaczcie. O, już trochę jest twardy, bo był w sklepie. O. I taki olej, pół butelki oleju i sałatka z zielonego mango. I to doświadczamy. Tu dziewczyna mi pomaga, czyste ręce, ma paznokcie umyte, ja też. Króciutkie, także ona może ze mną pracować. I jeszcze taka ciekawostka, pracuje z dziewczyną, dziewicą, a więc jest dziewica. Jej rodzice tu znamy już 4 lata. A więc mam zaszczyt, że będzie mi placki robić dziewica i będziemy je wspólnie zaraz całą rodziną jeść. Pozdrawiam was wszystkich i zaraz powiem o tym temat, że w Azji nie tylko są takie, które są sprzedajne, że można je wzykać, że do woli. Jest już niewieść dziewica, nie da się jej dotknąć, nie ma możliwości wziąć do hotelu i jest to prawdziwa młoda dziewczyna, która tu jest przy rodzicach. Mój last day in Philippines, za 2 hours I go airport, za 2 godziny, aby rozumieli, mówię, za 2 godziny jadę na lotnisko, odwożą mnie i tu dziewczyna z nami próbuje waluta, no gdzie bym mógł spróbować, jak jedzą waluta? Muszą ocenić, czy nie jest za duży, to jest kacze. Jeśli ten kacze jest za duży, to oni tego nie jedzą. Teraz będą wołać, mama też jest. Ja, mama, ty sejdzie. The people cry. Baby is too big, the people not eat, nie? A jak już za duży kuczek, no i z solą dają. Is ok? Mama is ok, say. Ja oczywiście nie odważę się spróbować. Ja polecam te szparagi, tak? U nas szparagi są drogie, ale najlepsze danie, które tutaj spróbowałem, są szparagi. Mają rybę wędzoną, polecam. Żółty arbuz, pycha. Tu mają takie coś, krewetek.
zrobione z malusieńkich takich krewetek, taki kotlet. No i oczywiście nie kuszę się, ja się skusiłem na sałatkę z banana, jem takie owoce, jem mango, pineapple, jem tego ananasa, który pomaga w trawieniu. Rewelacyjnie trawi również białka, tak samo jak papaja. I jedno, o, blik, 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 small. Ja, small chicken, nie? Tak. Mama, je. Good? Is okay? Yeah. Yeah, okay. Balut. Good. Jedzą balut, my w Polsce nie jesteśmy nauczeni, multi people not eating in Poland. O, i balut. Solo. Bardzo duży temperament, po tym mówią. Balut have in her. Yeah, jest zdrowy, mówią balut i jedzą balut. Kupiłem baluta i jedzą baluta. To ja bym się nie odważył chyba po moim trupie, tak, na targu. O, tu. I takie coś spędzę. No powiedzcie ludzie, gdzie bym doświadczył takiego czegoś? Jem z nimi, siedzę z nimi, także podkreślam, lepiej spędziłem czas jak w zimnym hotelu. I próbuję tych różnych owoców jeszcze na drogę, zjem sobie to, jem ananasa, jem żółty melon. Ja polecam. Jestem już 10 czy 11 dzień po głodówce, jutro wyjazd. Także tak tutaj zakończyłem takie danie z rodziną wilkińską. Ja, I know, it's very good. Próbuję tych owoców, delektuję się, wybieramy owoce takich, których jeszcze nie miałem na stole. Także tak tu spędzamy. O, tu polecam ciasto, które jadłem. Nie ma cukru w ogóle, jest mąka kasawa, a więc maniok. A więc ta mąka, którą my mamy, tapioka, nie ma glutenu. Kapitalne to ciasto smakuje, też tu zrobione. Widzę jak to robią, widzę paznokcie, czysto w kuchni, a nie, że w restauracji mi podają śmierdzącym tym albo naplują do jedzenia. Ja uczestniczę przy niej, kazałem ręce umyć, ja sam ręce myję, sam to przygotowuję. I wtedy jakoś to bezpiecznie mogę zjeść, bo widziałem od początku, jak powstawało. W restauracji ja nie wiem, czy tam mi się ktoś nie napluł ze złości, bo nie lubi turystów. Pozdrawiam was wszystkich i już jeszcze widzimy się na kolejnym filmiku, jak już jedziemy samolotem. Pozdrawiam. Na pewno na moim jedzeniu, na zupach wegańskich nie wejdę, tak? To trener pokazuje do lodu, do zimnej wody. No jak będę jadł 3 kg mięsa dziennie, to będę siedział w lodzie non stop, żeby schłodzić mój organizm, tak jak elektrownie atomowe, trzeba je chłodzić, bo energia ogromna. Moje ciało jest tylko na wodzie, z odrobiną warzyw i soli, ale wchodzę do wody, która ma ludzie 30 stopni i tu mogę pokazać swoje wyczyny. No na pewno nie pochwalę się na mojej diecie, że wchodzę do zimnej wody. O, zobacz, ta woda ma 30 stopni i tu pływam, nie ma chloru, nie ma nic. Mamy taki basen prywatny. Pozdrawiam wszystkich i tak odpoczywam i zaraz zrobimy. Perfekt! Thank you very much!